Kochani rodzice, bardzo mi przykro rozstawać się z wami z tego względu, że jedną tragedię przeżyliście rok temu, ale teraz ja już też nie mogę tego wszystkiego wytrzymać. Te ciągłe przesłuchania, oskarżenia, pomówienia, oszczerstwa i specjalne nagłaśnianie tego dramatu, jaki przeżywamy, zmusiły mnie do podjęcia bardzo drastycznej decyzji, którą jest zejście z tego świata, który jest tak piękny, a życie na nim tak okrutne dla mnie. Mamo, tato, bardzo, bardzo, bardzo was kochałem i jeżeli tam można kochać, to uczucie moje się nie zmieni do was i do mojej kochanej żony i córki. Przenieśmy się do Szydłowca, gdzie wydarzyła się historia, którą dzisiaj wam opowiem. Szydłowiec to miasto w województwie mazowieckim, nieopodal Radomia. Jest to niewielkie miasto, ale z bardzo bogatą historią. Na jego terenie mieszka około 11, prawie 12 tysięcy ludzi. W takich miejscowościach jak Szydłowiec, z jednej strony można poczuć się jak w małym, bezpiecznym miasteczku. Z drugiej strony bywa i tak, że momentami jest się na językach wszystkich ludzi. Tak się stało w tej sprawie. Są lata 80. Jesteśmy w rodzinie państwa K. Henryka i Antoni mają dwójkę dzieci. Córkę Agnieszkę i młodszego syna Marcina. Państwo K są ludźmi bardzo szanowanymi. Henryka jest nauczycielką geografii, a ojciec dyrektorem zespołu szkół zawodowych w Szydłowcu. To właśnie Agnieszka postanawia kontynuować rodzinne tradycje i z tego względu w 1981 roku otrzymuje dyplom magistra romanistyki, który uzyskuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Na czas studiów mieszka właśnie w tamtym mieście, ale często przyjeżdża do rodziców, z którymi utrzymuje bardzo bliski kontakt. Rodzice zresztą wobec Agnieszki są bardzo przyjaźni, bardzo opiekuńczy. Wspierają ją, nie odmawiają jej pomocy. Są z niej bardzo dumni. Znajomi państwa K potwierdzają, że Henryka i Antoni zawsze wypowiadają i wypowiadali się o Agnieszce w najcieplejszych słowach. Szczególnie w tym momencie, kiedy Agnieszka rozpoczęła pracę w zawodzie w okolicznym liceum, gdzie uczyła języka francuskiego. Ale rodzice byli dumni nie tylko z Agnieszki, ale też z syna Marcina, który poszedł w również szlachetnym kierunku, także starał się zrobić coś dobrego dla społeczeństwa i został pracownikiem pogotowia. Co prawda nie był ani lekarzem, ani ratownikiem, ale był kierowcą karetki. Pełnił przecież równie odpowiedzialny zawód jak zawód nauczyciela. Ratował mieszkańcom Szydłowca i okolic życie. Niejednokrotnie zresztą. Dzięki temu państwo K, cała rodzina zresztą, cieszy się wysokim statusem społecznym i naprawdę bardzo dobrą opinią w Szydłowcu. Niedługo po skończeniu studiów i rozpoczęciu pracy w zawodzie Agnieszka wychodzi za mąż, za Leszka. To bardzo szczęśliwa para, bardzo w sobie zakochana. Młode małżeństwo nie zostaje jednak w Szydłowcu i przeprowadza się po ślubie do domu rodziców Leszka, do Sandomierza. W 1984 roku Agnieszka i Leszek doczekują się swojego pierwszego dziecka. Na świat przychodzi ich córka Ewa.
Ale małżeństwo Agnieszki nie trwa wiecznie. Tak jak przysięgali to sobie kilka lat wcześniej na ślubnym kobiercu przed ołtarzem. Ponieważ kończy się w 87 roku, kiedy Ewa ma zaledwie 3 lata. Leszek wylatuje wtedy do Kanady. Mówi, że tylko na chwilę, za pracą. Są to bardzo ciężkie czasy w Polsce. Ledwie skończył się stan wojenny, jest bardzo ciężko. Wciąż nie wiadomo, czy system komunistyczny upadnie, czy będzie się jeszcze ciągnął przez wiele, wiele lat. I jak się okaże, Leszek już z tej Kanady nie wróci. Ale nie ściąga do niej ani Agnieszki, ani swojej córki. Po prostu pewnego dnia przestaje pisać, dzwonić, odzywać się. Agnieszka niesamowicie to przeżywa. I po utracie kontaktu z mężem, takim całkowitym, wnosi pozew o rozwód. Przypominam tylko, że to były takie czasy. Zresztą w odcinku numer 57 pod tytułem Na korzyść oskarżonego opowiadam o tym, jak trudno było chociażby zadzwonić za granicę. I nie mówię tutaj o innym kontynencie, tak jak Ameryka Północna, na którym leży Kanada, ale mówiłam tutaj o Berlinie, o telefonie z Katowic do Berlina. Taki telefon trzeba było zamawiać, trzeba było na niego czekać, więc rozumiem, że taki kontakt mógł być bardzo utrudniony. Szczególnie, gdy jedna ze stron, tutaj mówię o Leszku, nie chciała tego kontaktu podtrzymywać. Agnieszka postanawia rozwiązać sprawę formalnie, wnosi więc pozew o rozwód. Po niedługim czasie ten rozwód staje się faktem. W wyniku tego rozwodu i rozstania Agnieszka i Leszek porozumiewają się co do opieki nad Ewą. Ich rozstanie zresztą nie powoduje, że zaczęli się nienawidzić, walczyć ze sobą, kłócić się o opiekę nad dzieckiem. Ewa zresztą na co dzień mieszkała z Agnieszką, z którą ma bardzo silną relację. Ale równie często jeździ do ojca w Kanadzie, co wkrótce przestanie być tak dużym problemem i wyzwaniem, kiedy właśnie otworzą się w 89 roku granice. Agnieszka też niedługo po rozwodzie wyprowadza się z mieszkania teściów do mieszkania, które wynajmuje w Sandomierzu. I mieszka tam z Ewą. Kiedy Ewa ma 10 lat, jest lato, jest sierpień, tradycyjnie leci do Leszka, do Kanady, gdzie spędza wakacje. 24 sierpnia 1994 roku jest środa. Jest środek nocy. Policja otrzymuje zgłoszenie od przypadkowego rolnika, który idąc poboczem zauważa porzucony samochód, a obok niego leżącą kobietę. Policja szybko dociera na miejsce, zresztą dość szczegółowo określone przez świadka. Jest to trasa wiodąca z Sandomierza do Opatowa. Policjanci odkrywają, że to porzucone auto to Fiat 126P, maluch, a kobieta leżąca w trawie obok pojazdu nie żyje. Jest szczupła, elegancko ubrana, a jej ręce są charakterystycznie ułożone jak do modlitwy. W dłoniach policjantom rzuca się coś świecącego. Jest to różaniec. Funkcjonariusze na miejscu szybko stwierdzają, że kobieta przed śmiercią wiele przeszła i to nie trudno było zauważyć. Po pierwsze dlatego, że na jej ciele policjanci zauważają liczne obrzęki, siniaki, urazy oraz rany oparzeniowe. Szybko się okazuje, że kobieta znaleziona przy samochodzie to Agnieszka. Kiedy o śmierci kobiety dowiaduje się rodzina, wybucha rozpacz. Sąsiedzi państwa K słyszą i widzą, jak bardzo, ale to bardzo przeżywają to rodzice, Henryka i Antoni. Zanim dochodzi do pogrzebu, mija jeszcze kilka długich, bardzo długich dni, ponieważ musi dojść do sekcji zwłok i ustalenia przyczyny śmierci. Pogrzeb Agnieszki jest wyjątkowy. Przybywa na niego mnóstwo osób z Sandomierza i z Szydłowca. Na twarzach Henryki, Antoniego widać olbrzymi smutek, choć Marcin, brat, wydawał się nieco bardziej wycofany.
oprócz tego, że wykazywał się niezwykłym spokojem, przyklękł i ucałował trumnę swojej siostry. Ogólnie śmierć Agnieszki wzbudza, szczególnie w mieszkańcach Szydłowca, olbrzymie współczucie wobec rodziny. To bardzo trudne stracić dziecko, szczególnie dość młode, w kwiecie wieku, bo kiedy Agnieszka odchodzi, ma zaledwie 35 lat. Wszyscy też bardzo współczują Ewie. Jakie to wielkie cierpienie mieć 10 lat i stracić cały swój świat, matkę. Powiedziałam we wstępie, że w takim mieście jak Szydłowiec z jednej strony można poczuć się jak w małym miasteczku, ale z drugiej strony wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. I czasami zdarza się tak, że jakaś sytuacja jest na językach całej miejscowości w dosłownie kilka minut, kilka sekund. I taką pierwszą informacją, która trafia na języki ludzi, jest napis na nagrobku Agnieszki. Kiedy chowa się osobę, na początku ten grób jest świeży. Jest to zazwyczaj przesypana ziemią dziura, na której układa się kwiaty, potem wbija się w nią krzyż. Jest taka tabliczka. I na tej tabliczce na początku widnieje napis: Magister Agnieszkę K. żegna córka Ewunia. Kiedy rodzina K. wreszcie stawia już tam taki prawdziwy grób z prawdziwego zdarzenia, taki na stałe, ten napis zmieniono na: kochanej mamie córka. I to, co dziwiło mieszkańców Szydłowca najbardziej, to to, że nie było tam słowa o matce, ojcu, bracie, rodzinie. Tak jakby Agnieszkę żegnała tylko i wyłącznie Ewa. Przede wszystkim możemy się zastanawiać, co dzieje się z Ewą, kiedy umiera Agnieszka. Nie będzie tutaj zaskoczenia, jeśli powiem wam, że Ewa wyjeżdża do Kanady, gdzie zamieszkuje ze swoim ojcem, Leszkiem. Kiedy żałobę po Agnieszce przeżywa cała rodzina, policja prowadzi śledztwo i robi to bardzo dokładnie. Początkowo śledczy mają ogromny problem z odkryciem motywu zabójstwa Agnieszki. Kto chciałby śmierci niczemu niewinnej, nikomu nieszkodzącej nauczycielki francuskiego? Prowadzą więc śledztwo początkowo pod kątem rabunku albo napaści pod kątem seksualnym, ale szybko obalają te motywy, ponieważ przy ciele Agnieszki znaleziono zarówno jej torebkę z pełną zawartością, a w jej uszach były złote kolczyki o całkiem niemałej wartości. Do tego wszystkiego nie zauważono żadnych śladów, nawet próby gwałtu. Agnieszka nie była też pod wpływem alkoholu, więc funkcjonariusze od szybko doszli do tego, że sytuacja, w której odkryli ciało, była upozorowana. A dochodzą do tego wniosku głównie przez fakt, że Agnieszka chodziła w okularach, miała zresztą bardzo dużą wadę wzroku, a w samochodzie tych okularów nie było. Nie było ich w torebce, nie było ich nigdzie na podłodze, na siedzeniu samochodu. Agnieszka też nie miała ich na twarzy. Bez tych okularów nie widziała wręcz. Wiadomo więc było, że nie mogła prowadzić tego samochodu. Śledczy z prokuratury w Tarnobrzegu, która pracuje nad tą sprawą, przyjęli także kilka motywów zabójstwa Agnieszki. Przypalenie zwłok wskazywało na to, że musiał to być sadysta. Czyli była to zbrodnia przypadkowa. Agnieszka po prostu znalazła się w złym miejscu, w złym czasie, prawdopodobnie nawiązując wcześniej kontakt z niewłaściwą osobą. Z drugiej strony motywem mógł być konflikt w pracy, ponieważ w sierpniu otrzymała nakaz zmiany szkoły za to, że zdarzało jej się w pracy pić. To właśnie w trakcie tego śledztwa wychodzi na jaw, że Agnieszka od wielu lat ma bardzo duże problemy z piciem alkoholu. W obliczu tych informacji śledczy więc musieli przyjąć także wątek takiej pospolitej kłótni w czasie libacji. Ta zemsta mafii rosyjskiej też gdzieś tam cały czas majaczyła w tle, ponieważ z racji tego, że Agnieszka piła, zawalała pracę, często pożyczała pieniądze i miała długi, więc może po prostu pożyczyła pieniądze
od kogoś bardzo niewłaściwego. Należało też przyjąć oczywiście starą zasadę jak świat, mianowicie to, że za zabójstwem najczęściej stoją najbliżsi, no ale ten wątek był niemalże niemożliwy. Przede wszystkim komu mogło zależeć? No, Leszkowi? No tak, to jej były mąż, mogli kłócić się o opiekę nad Ewą, no ale wiemy, że od 10 lat dzielili się nią bardzo sprawiedliwie i na tym polu nie było zbyt wielkich konfliktów. Czy kłóciła się z rodzicami? No też nie. Czy kłóciła się z bratem, który już miał swoją rodzinę? Też nie. Poza tym bliscy zeznali, że 23 sierpnia Agnieszka, która mieszkała u rodziców od jakiegoś czasu, po prostu wyjechała od nich, z ich domu wspólnego, z Szydłowca. Agnieszce zdarzało się tam u rodziców przebywać przez kilka dni i wszyscy zeznali, że tego dnia po prostu Agnieszka wyjechała z Szydłowca do swojego mieszkania. Śledczy nie dają jednak za wygraną i przesłuchują kilkaset osób, które znają Agnieszkę, które znały Agnieszkę, które z nią pracowały, które mieszkały niedaleko niej. I tych kilkaset zeznań rzuca zupełnie inne światło na całą rodzinę K. Tak jak powiedziałam wcześniej, śledczy przede wszystkim odkrywają, że Agnieszka borykała się z bardzo poważną i zaawansowaną chorobą alkoholową. Od wielu lat nadużywała go, uczestniczyła nawet w libacjach, a problem stawał się coraz większy. Początkowo, kiedy Agnieszka się kryła, piła głównie po pracy, w domu, wtedy kiedy Ewa miała zapewnioną opiekę, ale z czasem było czuć ją w pracy alkoholem. A przypominam, że Agnieszka pracowała w szkole, gdzie uczyła dzieci i za nie odpowiadała. Więc takie zachowanie było niedopuszczalne. Co więcej, dyrektor liceum, w którym pracowała Agnieszka, zeznaje w prokuraturze i opowiada o jednej sytuacji, gdzie pracownicy znaleźli Agnieszkę leżącą w jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie szkoły, totalnie pijaną do nieprzytomności. Dyrektor placówki przyznał, że był więc zmuszony wezwać policję i pogotowie. I co prawda Agnieszka jako nauczycielka była niezastąpiona i naprawdę miała olbrzymi talent zarówno do języka, jak i do przekazywania wiedzy swoim uczniom. Ale przez swój problem wielokrotnie odwoływała zajęcia, nie przychodziła do pracy, załatwiała zastępstwa i nie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Więc z tego powodu właśnie na początku sierpnia 1994 roku otrzymała naganę i nakaz przeniesienia do innej placówki. Mimo tak trudnej sytuacji zawodowej, postawionej wręcz na ostrzu noża, Agnieszka nie ma wrogów, ponieważ nawet dyrektor tej placówki, zeznając o tym, jak bardzo naruszała kodeks pracy, jak bardzo jej postawa zagrażała uczniom, to jednak wciąż wypowiadał się o niej z pewną troską o problem alkoholowy. Natomiast wychodzi też na jaw, że ten problem alkoholowy przybrał także taką trochę libacyjną właśnie postać, mianowicie to, że Agnieszka przez to, że piła, spotykała się z bardzo wieloma ludźmi, szczególnie mężczyznami, tak zwanymi kumplami od kielicha, którzy przychodzili do niej do domu, z którymi ona była gdzieś widywana. I to już był taki moment, który gdy przekracza alkoholik, to ten jego nałóg staje się bardzo widoczny i bardzo krępujący. I to niekoniecznie dla samego alkoholika, ale przede wszystkim dla bliskich, ponieważ córka alkoholiczka wydalona z pracy, która siedzi gdzieś na ławkach w parku, a z domu robi melinę, no niedobrze świadczy o całej rodzinie. Mówię tutaj oczywiście o takim postrzeganiu, że ludzie często oceniają takich ludzi. Moja opinia na temat choroby alkoholowej jest trochę inna, ale nie o tym tutaj teraz chcę mówić. I właśnie te dwa czynniki, to już bardzo zaawansowane picie plus poznawanie tych przypadkowych mężczyzn, z którymi Agnieszka spotykała się w mieszkaniu, w którym też była jej córka Ewa, bardzo mocno wpłynęły na relacje rodzinne. Rodzice Agnieszki nie mogli się pogodzić z tym, że ich mądra, ambitna i szanowana córka stacza się na oczach całego miasta. Przynosi im wstyd
psuje ich dobre imię. I było to powodem wielu kłótni, kiedy tylko Agnieszka przyjeżdżała do rodzinnego domu w Szydłowcu. I kłótniom naprawdę nie było końca. Co więcej, bardzo często w tych kłótniach brał udział Marcin, który często też prowokował awantury z tego względu, że był bardzo nerwowy. Pracował też w służbie zdrowia, więc może też dlatego trudno mu było obserwować też chociażby pod tym kątem zdrowotnym to, jak jego siostra starsza stacza się po równi pochyłej. Henryka, czyli matka Agnieszki, często błagała ją, by skończyła z alkoholem i z mężczyznami. Nie wiem, jaka była świadomość w tamtych czasach na temat choroby alkoholowej i tego, jak ją się leczy. Ale podejrzewam, że tak jak w dzisiejszych czasach alkoholizm u kobiet jest dużo bardziej wstydliwy niż alkoholizm mężczyzn, to domyślam się, że te niemal 30 lat temu było jeszcze gorzej, szczególnie w małej miejscowości. Więc kończyło się na obietnicach, kończyło się na błaganiach, a jak łatwo się domyślić, obietnice uzależnionej osoby raczej na pewno są bez pokrycia. Więc Agnieszka nie dotrzymywała tych obietnic i znowu wpadała w picie. Rodzice Agnieszki bardzo często przyjeżdżali do niej na tak zwane kontrole. Sprawdzali, czy ma posprzątane w domu, czy się z kimś spotyka. Szukali pustych butelek. Nie mieli do niej absolutnie żadnego zaufania. I wszystkie te informacje policja, a właściwie to prokuratura już wtedy, zebrała po przesłuchaniu współpracowników ze szkoły, w której uczyła Agnieszka. Ponieważ czasami, kiedy trzeźwiała, opowiadała i zwierzała się koleżankom właśnie ze szkoły. Sąsiedzi nie mieli żadnego pojęcia o tym, co się dzieje w domu rodzinnym Agnieszki, ponieważ rodzina bardzo, ale to bardzo dbała o swój wizerunek. Więc jeżeli cokolwiek się działo w tym domu, tak jak powiedziałam wcześniej o Marcinie, który tam prowokował te awantury, to wszystko działo się wewnątrz, za zamkniętymi drzwiami, a poza tym tak dobrze znana, stateczna, wykształcona i kochająca się rodzina, łączona z jakimiś libacjami, awanturami, krzykami, no kompletnie się nie sklejała z tym wizerunkiem. Dlatego bardzo długo zajęło śledczym z prokuratury dotarcie do tych informacji, co tak naprawdę mogło się dziać w tej rodzinie. Prokurator, który prowadzi sprawę zabójstwa Agnieszki, przez prawie rok szuka motywu oraz odpowiedzi, kto jest odpowiedzialny za zabójstwo tej młodej kobiety. I w pewnym momencie skupia się na tym fakcie, że Agnieszka została odnaleziona odświętnie ubrana. Oraz to, że jej ciało było przed śmiercią przypalane i torturowane. Wtedy łączy to z zeznaniami osób, które dobrze znały Agnieszkę i które mówiły, że w ostatnim czasie, tym tuż przed śmiercią, jej relacje z bratem były bardzo kiepskie, o czym czasami mówiła swoim znajomym. Agnieszka została kilka razy przez Marcina uderzona, głównie oczywiście w kłótniach dotyczących jej problemu z alkoholem. Ktoś również zeznał, że Marcin w tych kłótniach czasami groził jej śmiercią. Dlatego śledczy, prokuratorzy postanawiają po długim czasie, ponad roku, ponownie przyjrzeć się rodzinie. 4 października 1995 roku, a więc ponad rok po zabójstwie Agnieszki, zostaje zatrzymany Marcin. I to pod zarzutem zabójstwa swojej siostry. Jak dochodzi do tego przełomu? Marcin przyznaje się po prostu do winy podczas przesłuchania. W trakcie zatrzymania Marcina śledczy znajdują przy nim list pożegnalny do rodziców, w którym zapowiada, że popełni samobójstwo, bo już nie potrafi wytrzymać pomówień i oszczerstw, z jakimi spotyka się rodzina. Ponieważ sprawa śmierci Agnieszki żyje na językach ludzi, mieszkańców Szydłowca, dłużej niż kwiaty na jej grobie. Zostaje zatrzymany nie tylko Marcin, ale także Henryka i Antoni. Kiedy cała trójka zasiada przed śledczymi, oczywiście każdy z osobna, składają zeznania i z ust najbliższych Agnieszki padają słowa, które składają się w zdania, które tworzą
makabryczną historię. 24 sierpnia 1994 roku o 6 rano Marcin schodzi do pokoju Agnieszki, która śpi. Chce porozmawiać ze swoją siostrą o jej karygodnym zachowaniu, ponieważ Agnieszka kilka dni wcześniej wpadła w ciąg alkoholowy, więc siada obok na łóżku. Kiedy Agnieszka się przebudza, zaczyna się wymiana zdań, która szybko przeradza się w kłótnię. Marcin jest impulsywny, co też prawdopodobnie sprawia, że za większość awantur, jaka w tym domu wybuchała na tle picia Agnieszki, właśnie zaczynała się od Marcina. Ale tym razem Marcin po prostu przechodzi do rękoczynów. Uderza siostrę w twarz, a później uderza jej głową o podłogę. Agnieszka próbuje się bronić, krzyczy, by Marcin jej nie zabijał. Woła o pomoc, ale ani ojciec, ani matka z tą pomocą nie przychodzą. Marcin bierze w ręce najbliższy kabel i zaczyna ją dusić. Agnieszka umiera. Po fakcie Marcin idzie do pokoju matki i przyznaje się do zabicia Agnieszki. Razem z Henryką idą do Antoniego, który podobno czeka w przedpokoju. Zeznają, że wtedy Antoni płacze, po czym szybko zaczyna szukać rozwiązania. Stwierdza, że w tym momencie najważniejsze jest oddalenie przypuszczeń od rodziny i ratowanie Marcina. Antoni idzie więc do garażu po przewody i wtyczkami zaczyna przypalać ciało swojej córki. O 7 rano, czyli godzinę po wybuchu tej całej awantury, która doprowadza do śmierci Agnieszki, Marcin idzie do pracy. I cały dzień jeździ karetką i ratuje ludzi, którzy potrzebują pomocy. W tym czasie ciało Agnieszki spoczywa w domu, w którym rodzice rozmyślają nad dalszym planem działania. Stwierdzają, że ubiorą Agnieszkę w białą koszulę i czarną spódnicę. Nie wiadomo, skąd przychodzi im ten pomysł do głowy. Kiedy Marcin wraca, mama podaje mu obiad. Całą rodziną wspólnie jedzą posiłek przy stole. A po obiedzie, jak gdyby nigdy nic, ustalają, że ciało Agnieszki należy wywieźć jak najdalej. Postanawiają więc, że pojadą na dwa auta. Autem rodziców i autem Agnieszki, które porzucą razem z jej ciałem. Nie spieszą się za bardzo, bo czekają, aż się ściemni, żeby nie budzić żadnych podejrzeń. W międzyczasie, aby doczekać do zmierzchu, a jest sierpień, więc też ten zmierzch tak aż szybko nie przychodzi, pracują sobie w ogrodzie i plewią roślinki. Wieczorem ciało Agnieszki wkładają do bagażnika Poloneza, który należy do Henryki i Antoniego, a Marcin wsiada do czerwonego Fiata 126P, który należy do jego siostry. Należał do jego siostry. Razem jadą drogą w okolice Opatowa, dokładnie 82 km od Szydłowca, to w stronę Sandomierza jadą. Ciała Agnieszki układają obok samochodu, auto zostawiają otwarte, kluczyki chowają do schowka, w nadziei, że może nikt tego samochodu nie ukradnie. Ojciec z synem wracając jedzą kolację w pobliskim zajeździe i wracają do domu. I teraz największy kosmos to jest ten milimetr, którego zabrakło, żeby wpadli na gorącym uczynku, ponieważ ciało Agnieszki odkrywa przechodzący poboczem rolnik w nocy, niecałą godzinę po porzuceniu tego samochodu. Kiedy śledczy pytają Marcina, dlaczego zabił Agnieszkę, odpowiada, że nie mógł znieść rozpaczy rodziców, którzy nie mogli patrzeć, jak ich córka się stacza, jaki wstyd przynosi rodzinie, która przez tak wiele lat, przez całe życie ciężko pracowała na szacunek wśród ludzi. Marcin nie mógł się też pogodzić z tym, że Agnieszka układała sobie życie po swojemu. Co prawda uważam, że słowo układała sobie życie jest nieadekwatnym określeniem. Nie potrafili zaakceptować tego, że była uzależniona od alkoholu i że zamiast morałów, kontroli, potrzebowała po prostu pomocy specjalisty.
podczas wszystkich zeznań, zarówno w prokuraturze, jak i potem podczas rozprawy sądowej, mówili o tym, że całe życie pracowali na swój wizerunek, a córka bez opamiętania szargała ich dobre imię. Między zatrzymaniem Marcina a zatrzymaniem Henryki i Antoniego mamy tydzień odstępu, ponieważ zanim Marcin to wszystko opowiada śledczym, mija po prostu kilka dni, zanim opowiada, że w tej całej zbrodni brali też udział rodzice. Co prawda nie odebrali oni życia swojej córce, ale bez wątpienia pomagali w bezczyszczeniu jej zwłok. Tutaj mówię o Antonim, który przypalał ciało córki, oraz o Henryce, która pomagała zacierać ślady. Wiedziała o tym, że córka nie żyje, że została zamordowana. Do dziś nie wiemy jednak tego, czy oni faktycznie nie pomagali przy zabójstwie, ponieważ według śledczych, według prokuratury jest to niemożliwe, żeby rodzice nie obudzili się od wrzasków Agnieszki błagającej o pomoc. Co więcej, dotarłam też do takich informacji w reportażu w Gazecie Wyborczej z 1996 roku, gdzie jest jasno napisane, i to jest wzięte chyba z akt sprawy, że Antoni wcale nie był w przedpokoju, kiedy to się wszystko już dokonało i kiedy Marcin po prostu wyszedł z pokoju Agnieszki, tylko że wszedł do tego pokoju w trakcie, kiedy Marcin zabijał swoją siostrę, czyli córkę, i nie powstrzymał go. Nie zadzwonił nawet na pogotowie, żeby w jakiś sposób, no to już też jest bezsensowne. Dla nich największym wyzwaniem, najważniejszą rzeczą po tej zbrodni było ją ukryć w taki sposób, żeby zapewnić Marcinowi bezpieczeństwo, ponieważ skoro, tak sobie myślę, że skoro tego jednego dziecka nie uratowali, to powinni uratować i zrobić wszystko, żeby uratować to drugie dziecko i zrobić wszystko, żeby było bezpieczne. Bardzo smutną puentą tej całej sprawy jest to, że zarówno Marcin, jak i Henryka oraz Antoni podczas każdego jednego przesłuchania, procesu, apelacji nie wykazali odrobiny skruchy. Dlaczego? Ponieważ w ich przekonaniu wyświadczyli przysługę zarówno sobie, Ewie, ludziom, którzy Agnieszkę znali, całemu społeczeństwu, że po prostu tej Agnieszki już nie ma. Mieli absolutne przekonanie, że zrobili dobrze, ponieważ wyeliminowali złego człowieka, bo w ich mniemaniu Agnieszka prowadziła rozwiązłe życie, była pijaczką, narażała innych na niebezpieczeństwo, tutaj głównie chodzi o swoją córkę. Absolutnie tutaj się zgadzam. Absolutnie się zgadzam, że narażała życie swoich uczniów, czy tam ich zdrowie. Jednak z alkoholizmu leczy się nie zabójstwem, ale leczy się terapią. Leczy się w ośrodkach terapeutycznych. Ale alkoholizm kobiecy, szczególnie w tak poważnym i już wyraźnym, widocznym stadium, jest po prostu tematem wstydliwym, tematem, czy niesłusznie. Jest to choroba niewątpliwie okropna i niesamowicie silna, ale jest to choroba demokratyczna, która dotyka zarówno tak zwany margines społeczny, jak i ludzi z najwyższych sfer, władców państw, biznesmenów albo nauczycielki francuskiego z Szydłowca. Sąd skazał Marcina za zabójstwo Agnieszki i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ale w wyniku apelacji karę zmniejszono mu do 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei Antoni otrzymał karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za oczywiście pomoc w ukryciu zwłok i w zatajaniu tego przestępstwa. Ale z racji tego, że Antoni chorował na astmę i ogólnie miał zły stan zdrowia, spędził w więzieniu zaledwie kilka miesięcy. Natomiast Henryka, która o tej zbrodni wiedziała i najprawdopodobniej była jej świadkiem
i pomagała w zacieraniu śladów. I nie wiadomo też, jak bardzo angażowała się w okaleczanie później zwłok, zresztą która ubierała, żeby upozorować ten wypadek, otrzymała zaledwie 2 lata w zawieszeniu na 4. Nie wiem, co się dzieje dzisiaj z Marcinem. Nie wiem, co się dzieje z Ewą. I akurat bardzo dobrze, że nie wiem, co się dzieje z Ewą i wydaje mi się, że to już w ogóle nie jest absolutnie nasza sprawa. Trudno mi jest sobie wyobrazić, przez jakie piekło ta 10-latka wówczas musiała przeżyć, tracąc matkę, później dowiadując się, że za zabójstwem tej matki stoi cała jej rodzina, dziadkowie, wujek, że oni tego nie żałują. I mimo, że pewnie życie Ewy było tym trudniejsze, że jakby obserwowała to, co się dzieje z jej mamą, czyli jej alkoholizm. Zresztą właśnie w tym reportażu z Gazety Wyborczej jest też taki fragment, gdzie kiedy rodzice Agnieszki przyjeżdżają do Sandomierza na te kontrole, Ewa pokazywała im wtedy, to jest cytat, schowki z pełnymi butelkami, w kozakach pod ubraniami. Czasem też można było zastać jakiegoś mężczyznę. Ewunia mówiła, że już nie może wytrzymać. Co ciekawe, kiedy o tej całej sprawie zawrzało, zahuczało w mediach, ponieważ w latach 90. podobno była to bardzo głośna sprawa, okazało się, że ten dom rodziny Agnieszki wcale nie był taki doskonały z zewnątrz, że tam były rysy na ich wizerunku od dawna, tylko po prostu nikt tego z tą rodziną nie konfrontował. I nagle się okazało, że ten szczęśliwy obrazek tej kochającej się, wspierającej się rodziny był wręcz unurzany w przemocy. Przede wszystkim mówiono o tym, że Henryka to bardzo kłótliwa osoba. Przez 20 lat podobno spierała się ze swoją siostrą o spadek. Jest taki bardzo fajny cytat. Do kościoła chodzili pod rękę, ale Agnieszka, gdy była mała, nieraz ojca przyprowadzała z knajpy pijanego. To też taki podwójny standard. Alkoholizm, prawdopodobnie alkoholizm Antoniego był akceptowalny, był czymś normalnym, ale alkoholizm Agnieszki absolutnie nie. Przede wszystkim mieszkańcy Szydłowca, mam takie wrażenie, że oddali Agnieszce sprawiedliwość, ponieważ za te zbrodnie i za tę całą sytuację, która do tego doprowadziła, obciążyli całą rodzinę. I właściwie nie samego Marcina, który tej zbrodni rzeczywiście dokonał, ale właśnie Henrykę i Antoniego, bo to oni wychowali przyszłego mordercę i wychowali przyszłą ofiarę. Absolutnie nie mieli dla nich żadnego współczucia. Współpracownicy Marcina, który pracował w ośrodku zdrowia, mówili, że Marcin najchętniej wziąłby Kałasznikowa, kiedy coś tylko nie szło po jego myśli, kiedy coś mu się nie udawało, i by wszystkich pozabijał. Przede wszystkim pozabijałby biednych, bezdomnych, dzieciorobów, złodziei, pijaków, próżniaków. Podczas gdy w pracy był sumienny, ratował życie innym ludziom. Wszyscy też, którzy mieli z rodziną kontakt, mówili, że Agnieszka i Marcin w dzieciństwie byli dziećmi nagminnie bitymi. Że to nie były klapsy, to nie były, i tutaj teraz nawet nie deprecjonuję tego, czym jest pas wymierzony, jakby kara bicia pasem, bo to już jest kompletny hardkor. Ale te dzieci były katowane, zamykane w piwnicy. Tam przemoc była jak najbardziej akceptowalna, ponieważ to właśnie tą przemocą robiło się tam porządek, według oczywiście Henryki i Antoniego. W związku z tym najprawdopodobniej, ja sobie tak myślę i tak mi się wydaje, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, więc weźcie na to poprawkę, że wydaje mi się, że bardzo możliwe i nie zdziwiłabym się, gdyby było tak, że rodzice Agnieszki nakręcali Marcina przeciwko niej, dlatego on wywoływał te awantury jako przede wszystkim osoba straumatyzowana przemocą w domu, z problemem agresji, ponieważ akurat to jest ten typ ofiary przemocy domowej, która ten schemat powiela,
wykorzystali to, że skrzywdzili to dziecko, wykorzystali to, że to dziecko powiela te agresywne zachowania, wykorzystali jego temperament, jego wybuchowość. Najprawdopodobniej, bo przecież Marcin nie mieszkał z tymi rodzicami w domu. Wykorzystali go do tej sytuacji, żeby on zrobił z Agnieszką porządek. Najprawdopodobniej wszystko słyszeli i wyręczyli się nim po prostu w rozwiązaniu tego problemu, w załatwieniu tej brudnej sprawy. Tak jak na początku przeczytałam wam fragment listu, to był list Marcina do swoich rodziców, ponieważ chciał popełnić samobójstwo, gdyż nie był w stanie wytrzymać tej presji. Napisał też drugi list, którego fragment też można znaleźć w reportażu z Gazety Wyborczej. Człowiek tak pracowity i ambitny jak ja już tego nie mógł wytrzymać. A szkoda, bo jeszcze tyle miałem do zrobienia przy domu i wychowaniu dziecka. Ale to trudno. Widać, tak miało się stać, że nie odchodzi z tego świata margines, tylko człowiek, który był wzorem dla wszystkich. Niech Bóg widzi moją krzywdę na ich skórach. Anna Burdek i Iwona Rojek, które w tamtym czasie pracowały dla gazety Echo Dnia, odwiedziły Szydłowiec po tym, jak rodzice Agnieszki wyszli. Znaczy, mówimy tutaj głównie o Antonim, który wyszedł z więzienia, ponieważ Henryka, jak wiemy, nigdy tam nie trafiła. Zadały im kilka pytań. Czy zdarza się Państwu o tym na moment zapomnieć? Myślimy cały czas, to jest koszmar. Kiedy ten koszmar się wreszcie skończy? Zamęczyć mnie chcą. Jak wreszcie przestanę widywać policjantów, prokuratorów, sędziów, wtedy może być spokój. Aż do śmierci, odpowiada Antoni. Wierzy pan w Boga, życie pozagrobowe? Bóg jest i kiedyś jego ręka spadnie na tych, co mnie zgnoili. Bóg mi świadkiem, jestem niewinny. Ale przecież Bóg mówi, że nie wolno zabijać. Nie można było inaczej zrobić. To wszystko w nerwach, moment, nie wie co się robi, emocje. O czym pan myślał, kiedy zobaczył, że Agnieszka nie żyje? Sam podjąłem decyzję, aby sprawę ukryć. Chciałem ratować syna, bo bardzo źle się stało, że to wszystko wyszło. To dla nas tragedia. I dlatego przypalał pan ciało zmarłej córki kablem elektrycznym, żeby zatrzeć ślady zbrodni? Przecież nie żyła. Jej było wszystko jedno. Gdyby nie te trzy k***y z Szydłowca, to sprawa by się rozmyła. Nikt o niczym by nie wiedział. Nie czuje pan wyrzutów sumienia? Nie czuję, przecież nic nie można było zmienić. Stało się. Czy tak trudno to pojąć? Dlaczego cały czas mówicie o zmarłej źle? Wy byliście zawsze w porządku? Tresowaliście ją od dziecka, nawet kiedy była dorosła, wchodziliście w jej życie z butami. Dla jej dobra. Piła, łajdaczyła się. To było nie do wytrzymania. Trzeba było ją więc zabić. Jeden wytrzyma nerwowo, inny nie. Rano z Henią myśleliśmy, że to normalne bicie, jak zawsze. Kto to mógł wiedzieć? Nadal uważacie się za idealną rodzinkę, a pan za dobrego człowieka? Jestem dobrym ojcem, mężem i nauczycielem. My jesteśmy niewinni. Ale wy ją zabiliście. To zrodziło się nagle, żeby się jej pozbyć. Trzeba znać przyczyny, przeżyć taki dramat. Pani niczego nie rozumie. Jest wiele zabójstw. Każdego można zamordować. Dziś autor tej wypowiedzi, Antoni, nie żyje. Pochowany został w tym samym grobie, w którym spoczywa zamordowana przez niego i przez Henrykę córka. I tym kończę dzisiejszą sprawę, kończę dzisiejszy odcinek. Chciałam wam powiedzieć coś więcej może jakiejś uważności na temat choroby alkoholowej, ale myślę, że to nie jest ten podcast i myślę, że możemy kiedyś o tym zrobić odcinek w jakiejś innej serii, ponieważ ostatnio dużo się dzieje wokół tematu alkoholu. Wiemy, co się stało na ulicach Warszawy niedawno, o piosenkarce, która jechała kompletnie pijana samochodem. Wiemy o tym, jak społeczeństwo się podzieliło, część jej broni, część wiesza psy, ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ale zrozumienie choroby alkoholowej naprawdę jest dużo trudniejsze, niż można by było przypuszczać. To jest choroba
na którą nikt nie chce chorować, nikt nie chce być uzależniony, naprawdę nikt nie chce być uzależniony. I najgorsze jest to, że wczoraj czy przedwczoraj widziałam reklamę, słuchajcie, piwa robionego przez, no kurde, nie mogę podać marki, ale robionego przez bardzo znanego człowieka w Polsce, przez bardzo tam takie celebryckie piwo. I gość wrzucił na swój fanpage, nie wiem, czy na Instagramie, czy na Facebooku, takiego mema, że alkohol jest lekarstwem. I uważam, że za rozpowszechnienie takich idiotycznych i szkodliwych, naprawdę szkodliwych społecznie treści powinny być wymierzane jakieś naprawdę kary. Więc z taką świadomością na temat choroby alkoholowej myślę, że musimy jako społeczeństwo bardzo dużo zrobić i mieć dużo więcej wyrozumiałości dla osób chorych. Ponieważ to, co ja zrozumiałam, obcując z kilkoma uzależnionymi osobami w swoim życiu, to to, że niezależnie od tego, jak nam się wydaje, bo ta choroba jest paskudna, ona naprawdę tym osobom odbiera wolę, odbiera im życie, odbiera im... Jasne, ci ludzie mogą podejmować decyzje, czy pójdą na odwyk, czy nie pójdą, czy będą się bardziej starać, czy nie będą, ale to jest naprawdę bardzo złożony problem. Natomiast jakby nam się nie wydawało, że te osoby to robią dla rozrywki, dla fanu, dla zabawy, to nikt dla zabawy nie wybiera sobie choroby. Nikt. I w ten sposób o tym pomyślcie. I wyobrażam sobie, że jakkolwiek by się Agnieszka fatalnie nie zachowywała, jak jej zachowanie nie byłoby okropne, to myślmy o niej jako o chorej osobie, która być może zasługiwała na karę, na pozbawienie możliwości wykonywania zawodu, na zakaz wykonywania zawodu. Też nie rozumiem tej decyzji dyrektora, który zwalnia ją z jednej placówki i każe jej iść do drugiej. To trochę mi się kojarzy z tym wysyłaniem księży z parafii do parafii, tych księży, którzy mają zarzuty pedofilskie lub o molestowanie. Takie zamiatanie problemu pod dywan, takie przerzucanie się z gniłym jajem. Zasługiwała na pewno na jakieś konsekwencje, których też nie otrzymała. Chociaż może też otrzymała, ale na pewno nie zasługiwała na zabójstwo i to jeszcze, którego nikt nie żałował, którego nikt ze sprawców nie żałował, mimo że sprawcami byli absolutnie najbliżsi jej ludzie. Proszę was o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni. Kiedy ten odcinek wrzucam, jest pewnie weekend. A weekend to jest czas imprez, powrotów do domu, picia alkoholu. Więc kiedy wybieracie się do miasta, pijecie ten alkohol, idziecie na imprezę, to chociaż upewnijcie się, że nie wracacie z tej imprezy sami, że może was ktoś zaprowadzić, że śpicie w bezpiecznym miejscu, że nie jesteście w jakimś miejscu, które może wam zagrażać, nie wiem, nad rzeką, nad jakimś jeziorkiem, nad morzem, gdzieś w jakichś górach, z których nagle postanowicie sobie zbiegać. W takich sytuacjach młodzi ludzie często tracą życie. Zresztą nie tylko młodzi. Brawura bardzo często odbiera ludziom zdrowy rozsądek. I mówiąc czasami wam właśnie na koniec odcinka o tym, żebyście byli bezpieczni, żebyście uważali na siebie i dbali o swoje bezpieczeństwo, to między innymi właśnie mówię o takich przypadkach. Więc nie wracajcie z imprez sami do domu. Nie wracajcie sami w nocy do domu. Bądźcie w kontakcie, uważajcie na siebie i z taką myślą was dzisiaj zostawiam. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.